Siema, dzisiaj chciałem wam przedstawić nowy projekt NFT, którego jakby twórcą i założycielem jest Logan Paul. Tutaj właśnie dam wam linka w opisie. Jest o tym, jak właśnie on opowiada o całym tym projekcie i o nim mówi. Jak widzicie, to nie jest żaden jakby fake czy coś zrobione. W sensie, no możecie sobie obejrzeć całą rozmowę, jak on o tym opowiada. I nazywa się to CryptoZoo. Odświeżę nawet wam, żeby nie było, że sobie wziąłem zbadaj element tylko po to, żeby wiecie... coś, nie wiem, jakieś... The thing that I'm most excited for. Wolę odświeżyć, żeby później było niedomówień. Linka wam oczywiście do tego dam w opisie. No i słuchajcie, CryptoZoo startuje 1 września. Na razie jeszcze, znaczy można było to kupić, ale teraz zapauzowali, ponieważ zmieniają kontrakt adres. Zaraz wam pokażę. Ogólnie to już zrobiło sporo, jak widzicie, sporo X, ale jednakże... projekt dalej jest w fazie jakby jeszcze, no nie jest gotowy, tak? Nie można na razie tu nic robić, jest tylko taka informacja, tu jest jakby stary kontrakt adres, w sensie z tego co pisali na grupie na Telegramie, bo sobie też to obczajałem tutaj. Ogółem jest tak, że będzie pre-sale jakby jakiś base eggów, czy coś takiego. Jeżeli będziemy sobie trzymać 10, jakby będziemy sobie trzymać te CryptoZoo, to będziemy mieli... 10 chyba procent zniżki na pre-sale'u. Znaczy nie, sorry, za to, że kupimy poprzez z kryptowalutę ZOO. Bo możemy albo przez chyba Ethereum, albo przez ZOO, coś takiego, nie? No i zobaczcie. Jakby tutaj mamy całą stronę projektu, oczywiście mówię, to startuje dopiero 1 września. Tutaj mamy, co to jest. Jest to jakby nowy ekosystem właśnie ekosystem NFT i tu będą jakieś egzotyczne hybrydy, zwierzęta jakby NFT, co nie? Tutaj na ich Twitterze macie więcej tego i zobaczcie, jakby tutaj macie takie coś, taki obrazek i to będzie NFT, które jest jakby super, super rzadkie. Mam tutaj jakby ich Telegrama i tutaj mamy jakby aktywną społeczność, która o tym cały czas pisze. Mamy 18 tysięcy członków. Możemy sobie poczytać, co oni tutaj piszą. I właśnie tutaj było gdzieś info, nie wiem, czy teraz znajdę, bo dużo pisali. Właśnie, tutaj jest. Właśnie to egg, ten presale będzie właśnie 1 września na ich stronie. I jak można kupić tą kryptowalutę z ZOO? Po prostu wchodzimy sobie na PancakeSwap, kopiujemy ten kontrakt adres i wklejamy w miejscu, gdzie byśmy chcieli sobie to kupić. Czyli wchodzimy sobie tutaj. Przez tego linka chyba można, albo nie, chyba nie można. Klikamy sobie tutaj, wklejamy sobie ten kontrakt adres i możemy sobie to kupić za BUSD, ale tutaj chyba za BUSD można kupić, a jeżeli nie, no to musicie za WBNB. Czyli zamieniacie sobie BUSD na WBNB i sobie kupujecie, co nie? Ale jak na razie mały jest wolumen, stosunkowo mały, ponieważ jest to jakby nowa kryptowaluta i jest też duże ryzyko, ale jednakże patrząc na, jakby to był randomowy projekt, to by było moim zdaniem duże ryzyko, ale z racji tego, że to jest projekt, którego twórcą jest Logan Paul, czyli jeden z najpopularniejszych twórców internetowych, no to na to spoglądam takim no, bardziej przychylnym okiem, co nie? Oczywiście linka do tego, do ich Twittera, do strony, do CoinGecko, do tego filmu tak samo daję wam w opisie, żebyście sobie też mogli na spokojnie obczaić. Oczywiście nikogo do niczego nie namawiam. O, i właśnie to widzicie. Będzie to super, ten pingwin, jakby pingwin plus rekin, pingwin shark, bardzo rzadki. I za trzymanie go będziemy mieli 18 tysięcy zo na dzień. Coś takiego, co nie? I jakby to są, jakby całym założeniem tego będą NFT z egzotycznymi zwierzętami, czyli widzicie takie fotomanipulacje, przeróbki zdjęć zwierząt i połączenia różnych zwierząt. W sensie, że dwóch zwierząt naraz i to łączy. No fajny ogólnie zamysł. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Moim zdaniem, jeżeli stoi za tym Logan Paul, no to raczej projekt ma szansę na powodzenie i tutaj cena jest na razie jakby 3 zera po przecinku i 4. Na razie ogólnie trzeba czekać, aż zaktualizują ten nowy kontrakt adres. Trzeba to śledzić na bieżąco. Także jeżeli będę wrzucał ten film i coś się zmieni, to wam dam znać w opisie. Jednakże na ten moment muszą zmienić jakby cały kontrakt adres, żeby właśnie można było kupować, dlatego też cena tutaj stoi jakby w miejscu, idzie w bok. No i tutaj też jest ostatnia aktualizacja, była wczoraj, czyli ja to nagrywam 29 sierpnia, a jest 28 właśnie była ostatnia aktualizacja. Z tego względu, że właśnie tutaj pisali, że na Telegramie, o tutaj
gdzie można kupić te zootokeny, nie? Na PancakeSwapu, ale na razie jest zapauzowane tradowanie, ponieważ kontrakt adres będzie zupdate'owany, co nie? I właśnie w ten sposób trzeba po prostu czekać, aż to będzie można sobie kupić. Oczywiście na bieżąco możecie to sprawdzać na ich Telegramie, Twitterze i na stronie. Także co? Co mogę więcej powiedzieć? Śledźcie projekt, bo moim zdaniem może być ciekawy. No i obczajcie sobie linki w opisie, bo tam też jest, właśnie możecie sobie obejrzeć ten cały wywiad z Doganem Paulem, czy tam to, chyba to jest podcast, nie wywiad, no i możecie sobie to obczaić. A poza tym Logan Paul jest mocno związany z NFT, ponieważ sporo NFT-ków swoich sprzedał i też siedzi trochę w świecie krypto, także no, linki wszystkie macie w opisie. Jak mówię, bardzo fajny projekt, moim zdaniem ma szansę na powodzenie i to bardzo duże szanse i też ma duże szanse na spore wzrosty, co nie? Dobra. To tyle ode mnie dzisiaj. Jeżeli wam się film spodobał i był dla was przydatny, załapkujcie film, zasubskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnych. Siemano.